Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda uszkodzone koło pasowe. To jest Renault Scenic, benzyna 1.6. Tutaj widać, że przerwa nie jest jednolita na obkoło koła i tego luzu nie powinno być. Teraz pokażemy nowe, jak wygląda koło. Tutaj co tutaj właściciela zaniepokoiło, nadmierny hałas właśnie z okolic tutaj paska osprzętu. A tak wygląda nowe koło i zmienimy je po prostu, odkręcając centralną śrubę, zrzucimy pasek, zakładamy nowe koło, pasek zakładamy i próba. Dzięki za poświęcony czas, pozdrawiam.